Ale wydaje mi się, że teraz nie musimy się tutaj kurde niczego bać, nie? Jak mamy taką kałamarnicę potężną. Ja bym może najpierw skupił się na tym, żeby odzyskać lucik mój. O, spróbujmy parzydełkowce zabić. Ej, one... Czy one mnie... Halo, halo, to znowu ja z tej strony. Witam was w kolejnym odcinku z gry Ark Survival Evolved. No i słuchajcie, jestem przy terminalu, przygotowałem sobie kilka rzeczy. Szczerze mówiąc, nie jestem pewny, czy mam dość rzeczy, czy... No, czekajcie, kurde, co jest? A, dobra, tu jest to. Tu jest to, muszę to powywalać, bo to kurde jest... Wkurzające są te skiny, kurde. Za każdym razem, kurde, te skórki wszystkie w ekwipunku masz. Musisz to wyrzucać. Czy się przenosisz, czy zmieniasz... Czy wiecie, respisz się, to musisz to, kurde... cały czas wyrzucać, nie? No bo dostajesz te skórki. Powinien być jakiś taki workbench i tam powinny być wszystkie skórki odblokowane, jakie masz, nie? I sobie po prostu wybierasz i kraftujesz jak trzeba ci jakieś skórki po prostu, nie? Moim zdaniem tak to powinno wyglądać, a nie, że kurde, po śmierci masz 40 milionów skórek w ekwipunku, nie? Dobra, te reksy zostawiamy. Mam tego, sarkozucha, mam megalodona, aczkolwiek wziąłem sobie perełki i może spróbujemy sobie oswoić kałamarnicę, aczkolwiek nie jestem pewny, czy ja mam dinozaura do tego. Potrzebujemy jakiegoś małego dinozaura chyba, którego ona złapie, ale to zaraz sobie do tego dojdziemy. Tutaj mamy łóżko, chyba mam wszystko. Zrobiłem sobie piec, słuchajcie, fabrykator, chemistry bench, generator, mamy wszystko, co potrzebujemy. O nie... Nie wziąłem paliwa. Nie wziąłem paliwa. No ale dobra, no to jakoś paliwo sobie, ogarniemy sobie jakoś paliwo. Polecę do bazy. Mojej bazy. Spróbujemy sobie ogarnąć tego małego dinozaura jakiegoś, żeby kałamarnica go mogła złapać. Czekajcie, gdzie te wyspy są, kurde, tam. I spróbujemy sobie kałamarnicę oswoić. Bo w sumie czemu nie? I tak chciałem to zrobić. Nie mam kurde nic tutaj, zobaczcie. Nie wziąłem sobie narzędzi, zapomniałem o narzędziach. Bardzo kurde niedobrze. Bardzo kurde niedobrze. No dobra, słuchajcie, mamy siodło. W razie czego karbonemysa. Mam nadzieję, że znajdę tam karbonemysa. Dobrze by było. W razie czego mamy sprzęt do nurkowania, mamy megalodona. Pójdziemy sobie dzisiaj po artefakt i oswoimy sobie tego... tą kałamarnicę. Przygotowałem sobie te rzeczy też, więc możliwe, że jak będziemy mieli troszeczkę czasu, to sobie coś tutaj przebudujemy, tą bazę, wybudujemy sobie te fabrykatory i wszystko. Chociaż, no ja planuję generalnie zmienić mapkę. Też, w sumie. I sobie na pewno zmienimy mapkę, więc ja sobie te rzeczy, ten piec i to wszystko zabiorę ze sobą na inną mapę. Myślę, że to będzie najlepszy pomysł. No bo tutaj tego nie będę potrzebował, a przyda mi się to, słuchajcie... A przyda mi się to, słuchajcie, na nowej mapie. Prawdopodobnie pójdę na Ragnaroka. Ale tego jeszcze nie wiem. Tego jeszcze nie wiem. Dobra, słuchajcie, teraz tak, gdzie my jesteśmy? My jesteśmy tutaj. No to musimy lecieć tam. To lecimy tam, nie? Podobno właśnie w tamtym miejscu respią się kałamarnice. Więc sobie to sprawdzimy. Więc sobie to sprawdzimy. Kurde, to chyba jakaś zimowa kraina, a na mapie to wyglądało jakby to była zwykła ta... Zwykła plaża. Ciekawe. No ale ponoć gdzieś tutaj, tam z tamtej strony i z tyłu tej wyspy tutaj. Co to się tak ciemno zrobiło tu? Burza. Ale jaja, ej. Ja tu zamarzam, kurde, niedobrze. Ubierzemy się. Co to był za dźwięk? Czemu on oddycha przez ten, przez maskę, jak ja nie mam tego, ej? Hełmu. Kurde, ej, niedobrze, ej. Na mapie tutaj to wygląda, jakby to nie było na zimie, ej. Oszukali mnie. No ale dobra, no. Nie wiem nawet, czy to o to miejsce chodzi z tymi kałamarnicami. Może być tak, że nie, kurde, i to będzie problem.
Czekajcie, sobie to dam od razu na pasek tutaj. O, jest kałamarnica, rzeczywiście. I to na bardzo dużym levelu, ale ja muszę stąd uciekać. Ja zaraz umrę z tego, z zimna. Ja pierdzielę, ej, no kurde. O co kurde chodzi? Przeklęte kurde kryształowe wyspy. Nie no, ja tu nie mogę zginąć, ej. Ja tu nie mogę zginąć. I zginę tutaj. Zginę, a nie mogę zginąć, kurde. Dobra. No i pięknie. Ciekawe, kurde, czy się uda, nie? Ciekawe, kurde, czy się uda. Dobra. W pierwszej kolejności łóżeczko. Fundament w sensie. Teraz łóżeczko. W razie czego, jakbyśmy zginęli, no to będziemy mieli. Prawdopodobnie wykorzystam właśnie tego gościa. Ja bym sobie zrobił chętnie jeszcze jedno ognisko, kurde. Dobra. Kilka ognisk załatwiło sprawę. Weźmy trochę tego jedzonka. W każdym ognisku przepalam sobie jedzonko. Będę miał dużo, będę się mógł leczyć w razie czego. Też mamy łóżka w razie czego, jakbyśmy zginęli. No ja nie jestem, kurde, tylko pewny, czy on jest w stanie złapać jednego z tych dinozaurów. Nie mam pojęcia. Ja kiedyś próbowałem basilozaurem i z tego co wiem, basilozaura ona nie może złapać, a może megalodona może złapać, nie? Dobra, czekajcie, załóżmy sobie sprzęt do nurkowania. Tylko ten megalodon ma duży level, spróbujemy najpierw tym. Spróbujemy najpierw Sarko. Sarko... Pasywny bądź. Mogę ci tam kazać iść? A nie, czekajcie, bo jak ja tam mu każę iść, to on będzie szedł razem z Wivertą. A, jest przeciążony. Dobra, no nic, spróbujmy. A, czekajcie, perły na pasek, perły na pasek. No i co jest? Ona mnie nie chce złapać. Może ją muszę zaatakować. No weź, że mnie złap. Okej, okay, dobra. Sarko może być za duży. Spróbujemy megalodonem może teraz. Ej, ale on zasuwa. Ej, kurde. Nieźle szybki jest ten Sarkozuch. Spróbujmy tym. Ej, nie da się. Ona nie chce nic zrobić. Nawet mnie nie atakuje, zobaczcie. A dopóki ona mnie nie złapie, to nie damy jej pereł. Kurde, i niedobrze. I co teraz? Kurde, wiecie co? Sprawdzę, czy ona mnie może złapać w ogóle. Czy to nie jest przypadkiem coś tutaj popsute? Nawet jak mnie zabije, to się zrespię tutaj najwyżej. Odzyskam sobie lucik później, to tam nie ma problemu chyba. O, ruszyła się. Czekajcie, to dobry znak, to dobry znak. O, co się tam dzieje? Dobra, czekajcie, jak teraz się ruszyła, może złapię tego Sarkozucha. No nie, no patrzcie, ona w ogóle kurde nie reaguje na niego, nie? Tusotetis nie chce dać się teraz oswoić, a. To przez to, że ją zaatakowałem, czy przez to, że ona nic nie trzyma w ręce, nie? Muzyka się skończyła, czekajcie. Czekajcie, bo ja zamarznę zaraz. Kurde, no co jest grane?
złapała mnie. Kurde, ale dlaczego teraz mnie złapała, nie? A wcześniej nie chciała. Czekajcie, gdzie to jest? Tutaj jest respik. Odrodzenie bed. O nie. O nie, wichura się zaczęła. Dobra, czekajcie. O, złapał. Ej, nie mogę się ruszyć, czemu? Dobra, mamy to. Udało się. A gdzie jest mój sarko? A, tu se śpi. O nie, coś się tam bije. Zostaw moją biwernę! No, były problemy, ale się udało. 217 poziom, ona głodna jest. Ciekawe. Idziemy ją schować do kapsułki. Siodło, cyk. Dobra, schowajmy ją do kapsułki na razie. Zaraz sobie ją przetestujemy, tylko musimy się stąd ulotnić z tej zimy, bo ja tu kurde znowu zamarznę zaraz. Kurde, patrzcie, Rex, ten Rex chyba zniszczył mi dwa ogniska mi zniszczył. Dziad przeklęty. Dobra, zgarnę mięsko. Dobra, uciekamy stąd. Dobra, jesteśmy na miejscu. Chcę sprawdzić. O, patrzcie, ja nie mam gryfa tutaj. Czyli ten gryf został w moim ciele, tam na dole. Ja pierdzielę. Na serio? Nieźle, kurde, żem narobił. Dobra, załóżmy sobie sprzęt do nurkowania. Nie mamy zbyt dużo tlenu tutaj, więc musimy być ostrożni. Wszystko mam, wszystko mam. Na pewno? Na pewno. Wyrzućmy kałamarnicę. Oj. Dobra, siedzimy na kałamarnicy. I jak zwykle nic nie widzę tutaj pod wodą. Ale wydaje mi się, że teraz nie musimy się tutaj kurde niczego bać, nie? Jak mamy taką kałamarnicę potężną. Ja bym może najpierw skupił się na tym, żeby odzyskać lucik mój. O, spróbujmy parzydełkowce zabić. Ej, one... Czy one mnie... Ej, ktoś mnie okłamał chyba. Jeszcze kurde tego brakuje, żeby mi zabiły tą kałamarnicę, nie? Ja się nie mogę ruszyć. Kto powiedział, że kałamarnica jest odporna na to? Ja pierdzielę, ile tego jest. Czy ja się kurde dam radę jakoś ruszyć stąd? Czekajcie, spróbujmy atakować, no. Ja pierdzielę. Ej, kto mi powiedział, że kałamarnica jest odporna na prąd? Ej, no patrzcie, no ja się nie ruszę. Nie mogę ich zaatakować, bo kałamarnica jest za duża. Ona macha tymi mackami, ale nic nie robi. I teraz kurde, najgorsze jest to, że ja nie schowałem sobie nic do skrzynki. No i tyle było z kałamarnicy, nie? Dobra, słuchajcie, trochę oszukałem. Pisałem komendę na zniszczenie wszystkich dzikich dinozaurów. Niestety Giganoto, który tam był upatrzony przeze mnie, też przez to zginął. Ale uratowaliśmy... Tym sposobem uratowaliśmy kałamarnicę. Spróbuję tam dopłynąć, rozkażę jej, żeby za mną podążała. No i może się uda ją uratować, nie? Dobra, słuchajcie. No nie da się ukryć. Trochę się wkurzyłem.
Ale poświęciłem trochę czasu i odzyskałem wszystko, co straciłem do tej pory tutaj na tej wyspie. Musiałem po kolei wszystkie zwłoki likwidować, żeby mi się znaczniki przestawiały, bo tu pod wodą, powiem wam szczerze, ciężko znaleźć woreczek, jak nie masz znacznika, więc musiałem się cofnąć na zimę, zniszczyć tamto ciało, bo oczywiście go nie zniszczyłem. Także dwa razy przeleciałem całą mapę, ale mamy wszystko, nawet odzyskałem gryfa, którego tam straciłem, także spoko. Szkoda trochę, że musiałem kodu użyć, żeby zlikwidować wszystkie dinozaury dzikie. O. No ale przynajmniej uratowaliśmy kałamarnicę. Myślę, że było warto. A druga sprawa, słuchajcie, bo przeleciałem całą mapę, tak jak mówiłem. Musiałem zniszczyć ciało na zimie i wrócić tutaj z powrotem. I oczywiście, no, zboczyłem troszeczkę z kursu, poleciałem naokoło. I zauważyłem, słuchajcie, dwie wiwerny. Chyba to były tropikalne wiwerny, mam nadzieję, bo one chyba nie są agresywne i nie będą chyba w tamtym miejscu agresywne. Znalazłem oczywiście kilka zrzutów, zobaczcie, mamy legendarne siodło na mozozaura, mamy siodło na sarkozucha, na baryonyxa, zobaczcie, i jakiś prokoptodon, nie wiem co to jest, nie potrzebuję tego, siodło na alozaura, też troszeczkę bezużyteczne, no ale mamy parę rzeczy. Ja oczywiście wezmę sobie najpotrzebniejsze rzeczy z tej skrzynki i resztę zostawię. Wezmę te siodła ze sobą. Bo nie wiem, czy będzie mi się chciało tutaj wracać po to. Dobra. Oczywiście nie zapomnę, słuchajcie, postawić sobie łóżek i skrzynki przy wiwernach. Bo no nie jestem pewny, czy one mnie nie zaatakują przypadkiem, jak to będzie wyglądać. Mam nadzieję, słuchajcie, że tej wiwerny nie stracę. Więc, a może kurde sobie ją nawet schowam do kapsułki, zanim w ogóle cokolwiek zacznę tam robić. To było gdzieś w tamtym kierunku. Jak dolecę na miejsce, to pokażę wam, jakie to wiwerny są. Dobra, słuchajcie, jestem na miejscu. Tutaj mamy na maksymalnym levelu wiwernę jedną. I to jest kobieta, i jeszcze gdzieś tu jest mężczyzna, też na 150 levelu. Także no nie mogę tej okazji przepuścić, no nie mogę. Ile tu pokazuje? 10 kryształów około trzeba, żeby ją oswoić, ciekawe. Staniemy sobie tutaj. Schowaj tą mapę. Oczywiście postawię sobie skrzynkę. Zrobię sobie łóżka, dużo łóżek, bo nie wiem, jak to będzie wyglądać. No i spróbujemy sobie to oswoić, nie? Dobrze by kurde było. Dobra. Słuchajcie, no nie ukrywam, trochę mnie poniosło. Wybudowałem se domek. mam sypialnię, mam kuchnię, no i mam magazyn. Pochowałem już wszystko, jestem praktycznie gotowy, żeby próbować już oswajać te wiwerny. Zastanawiam się tylko, czy brać wiwernę swoją. Troszeczkę to jest ryzykowne. Ale coś mnie może zaatakować po drodze też, nie? Ale wolałbym ją schować, więc wiecie co, schowamy ją. Dobra, słuchajcie, to bez sensu. Biorę karabin, kurde, idę oswoić pterka. Dobra, słuchajcie, kryształ mam, wszystko mam. Mam tylko nadzieję, że one mnie nie zaatakują tutaj. Mogłem sobie w sumie jeszcze troszeczkę zrobić kilka tych łóżek i tu bliżej postawić też. Nie byłoby to głupie. Ej, to nie jest ta wiwerna. O, to była ta wiwerna. No i zobaczymy, czy mnie zaatakuje. No nie. Faktycznie. Tam wylądowała jak... O nie. 60 level. Ej, kurde. Porespiły się tu teraz. Ale my i tak szukamy tych na 150. Tamta ma 50. A gdzie jest? Gdzie się podziała ta wiwerna na tym? Przed chwilą tu była. Koło mnie przelatywała. A, tam coś jest. Tam jest jedna. I kurde, patrzcie, ona mi pod domkiem wylądowała normalnie. Czekajcie. Stój. Nakarm kryształ. Kurde, myślałem, że się uspokoi. Tak szczerze, myślałem, że się na chwilę uspokoi i przestanie chodzić. Bo tak zazwyczaj było, jak karmiłem rybami te ptaki. Czy coś tam. Zatrzymywały się na chwilę, nie? Dobra, polatam za nią.
10%. No 10 kryształów, no dobrze to pokazuje. Polatam za nią, no i będę musiał jej wskoczyć na plecy, no i położyć się jakoś. Tylko nie wiem, na jakim to jest przycisku, ale dojdziemy do tego prawdopodobnie. Połóż się. Jak się położyć? Czekajcie. Dobra. Dobra. Nie wiem, co z moim pterkiem. Tu se stoi. Dobra, niech se stoi. Poczekaj, aż znowu zgłodnieje. Kurde, no trochę będę musiał z nią latać. No to pięknie, kurde. Zablokowała się między drzewami. A ktoś mi chyba mówił o tych drzewach, kurde, żeby porąbać to, czy... Czy co? No ale dobra, no na razie jest okej, nie? O, o, dobra, odblokowała się. Mam nadzieję, że mnie nie zrzuci. Nie zrzuciła. Dobra. O, można ją nakarmić kryształem. Lecimy! O, zmienimy sobie kamerkę. Zobaczcie, jak lecimy. Kurde, fajnie. Ładna ta wiwerna, nie? Kurde, no mam nadzieję, że nie spadnę. Fajnie by było, jakby się udało za pierwszym razem. Zjadła kolejny kryształ. Ej, zobaczcie, ona jest głodna, więc ona teraz chyba coraz szybciej będzie chciała kryształek. Więc w sumie spoko. Bo ona się robi coraz bardziej głodna. Tylko dziwne, no ready to eat mam napisane. A nie jest ready to eat. Poczekaj, aż znowu... O, dobra, teraz. Faktycznie, kurde. Dobrze to działa, fajnie to działa. Szybko teraz mogę ją karmić. Więc spoko. Ja sobie jeszcze tą drugą znajdę. Też wam ją pokażę, ale już wytniemy najwyżej większość, nie? I te wiwerny tropikalne, one chyba dostają buffa, jak zanurzą się w wodzie na chwilę, nie? Jakoś tak mówiliście. Kurde, jak mnie trolujecie znowu, to naprawdę. Się okaże, że wiwerna paraliżuje ją woda i zginie mi w oceanie. Tak będzie, kurde. Tak jak z kałamarnicą. Miało jej nie razić prądem. A jednak. Dobra, i chyba jeszcze jeden kryształek tylko. No, pięknie, mamy to. Wsiadaj na nią. Czekajcie, jaki ona ma level? 224, no i super. No i super. Idę po pterka mojego. I znajdziemy tą drugą wiwernę. Dobra, słuchajcie. Wygląda na to, że pomyliłem wiwerny. W sensie widziałem wiwernę na 15 levelu, a nie na 150. Jakoś to tam, nie wiem, dziwnie. Nie mogłem znaleźć w każdym razie w tamtym miejscu wiwerny na mężczyzny na dużym levelu. Tutaj znalazłem, słuchajcie, w tym miejscu na 135 mężczyznę, to sobie go szybciutko oswoję. Oczywiście nie będę wam tego pokazywał, bo nie ma potrzeby, już widzieliśmy przecież, jak oswajam wiwernę jedną już taką. No chyba, że spadnę z niej, to może bym wam pokazał ewentualnie. W każdym razie chciałem wam jeszcze pokazać, zanim zakończymy, jak ta wiwerna atakuje, bo też jestem ciekawy w sumie, nie? O, proszę bardzo, tak dziwnie wodą atakuje. Trochę słabo, po 40... Czy ileś? No nie wiem w sumie, nie wiem. Czy to dobra wiwerna, czy nie? Na pewno... Wydaje mi się, że gromowładna nadal jest lepsza od tej wiwerny. No ale dobra, wiecie co, ja sobie tutaj postawię łóżko. Już nie będę domku budował, tylko postawię sobie łóżko. Postawię sobie skrzynkę, pochowam te rzeczy, żeby to było w jednym miejscu. O, jest. I fajnie, bo ma całkowicie inny kolorek niż tamta. Więc to jest w sumie spoko. I zablokowała się między drzewami. O nie, spadłem. Dobra, czekajcie. Mamy czas, mamy czas. To jest troszeczkę lipa, że ona się zablokowała tutaj między drzewami. Nie będę, słuchajcie, próbował niszczyć tych drzew, bo ją uderzę przez przypadek i będzie kaplica. O kurde, teraz to się na niej nie położę na pewno. Dobra. Jestem na niej. Położyłem się. O kurde, i odlecieliśmy. Dobra. Więc jak coś się wydarzy, to do was wrócę. A jak nie, no to pokażę wam po prostu już naszą parkę. Kurde, patrzcie, jak ona w nocy świeci, ta wiwerna.
Ale super. Czekajcie, znajdę skrzynki i wyrzucę też tą drugą w nocy. Zobaczymy, jak ona w nocy wygląda. Czekajcie, gdzie moja skrzynia jest? O! Ale mamy wiwerny. Ale mamy wiwerny. No super to wygląda. No na początku, no nie poszło mi najlepiej. Musieliśmy wpisać komendę, żeby uratować naszą kałamarnicę. Chociaż szczerze mówiąc, czy było warto? No dla tych dwóch wiwern na pewno było warto. Aczkolwiek kałamarnicy prawdopodobnie już nigdy nie będę używał. No tak to już z nimi jest. Myślałem, że będę ją mógł używać do zdobywania biotoksyny, ale jednak ona jest bezużyteczna. No trudno, może do jakiejś jaskini ją zabiorę. Może wtedy sobie poradzi lepiej. No ale dobra, słuchajcie, to by było tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcineczek. Ja wam dziękuję za oglądanie. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapeczkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. A ja się z wami żegnam, także trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.